ja akurat skończyłem uprawiać sport pod tytułem rajdy szosowe. To ściganie się do mistrzostw Polski, nawiasem mówiąc, do zaczęło wychodzić. Ale powiem więcej, ponieważ ja za sobą, i od tego zacząłem naszą rozmowę, miałem za sobą jednak sport samochodowy, to zaczęło mnie ciągnąć, żeby Honkera jednak też badać w jakichś zawodach. Zawodów nie było, ale jeździłem w turystyce, w Polskim Związku Motorowym. Był właśnie taka sekcja samochodowa i ci panowie spotykali się i sobie jeździli jak turyści, prawda? Jak ja tam od razu się zgłosiłem z Honkerem, a wielu tych panów znałem, no to zobaczyli, że to fajnie wychodzi, jeżeli coś się zmieni. I powiedzieli mi jedno, słuchaj, zrób coś, żebyśmy my byli włączeni do sportu w PZMOCie, w zarządzie głównym, a nie w turystyce. Ponieważ znałem tam jako mistrz Polski w rajdach tych płaskich, jak mówimy, wiele tych osób, to jakby no dołączyli mnie ci panowie do zarządu głównego, do właśnie do sterowania sportem motorowym i jakby powierzyli mojej opiece sport samochodów terenowych. Ale od razu z takim zastrzeżeniem. Jest to pierwsze 2 lata sprawdzanie i nie ma tytułu mistrza Polski. Ja powiedziałem, absolutnie się zgadzam. Będzie o puchar prezesa. I przez 2 lata jeździły całe towarzystwo przeniesione z turystyki, jeździło o puchar prezesa. I wydarzeń było bardzo, bardzo dużo ciekawych. Po pierwsze, musieli się nauczyć, że się jeździ w pasach, że ktoś to sprawdza, że jeżeli masz niekompletne pasy i tylko udajesz, to dziękuję bardzo, już kolego nie jedziesz, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Że kask ma być na głowie
ja widziałem, jak niektórzy zdenerwowani rzucali kaskami w błoto, resztką jakichś pasów też, to nie będę jeździł, no to nie jeźdź, znajdą się inni, prawda? I zrobiliśmy taką klasę, poza już jakby klasami ściśle zdefiniowanymi, że jest pojemność silnika określona, to jeszcze taką wojskową klasę, gdzie mogły jeździć i Wilicy, i prawda, i tam Tarpan Honker, i ta cała mieszaninka wojskowa, kto miał co, to mógł jeździć. No i zaczęło troszeczkę coś wychodzić w tarpanie, że jednak no, jest już konstrukcja, której warto poświęcać już dalsze prace. Ale najtrudniejszym problemem był drążek kierowniczy poprzeczny. Niestety konstrukcja miała taka, w przeciwieństwie do Wilisa, że drążek poprzeczny był z tyłu tego trapezu kierowniczego. Wobec tego pracował na wyboczenie. I już nie będę za dużo się rozwodził. Jedno powiem, że jadąc na zawody, ja już miałem wyspecjalizowane dwa lewarki, że on się bez przerwy wyginał, drążek kierowniczy. Tracę panowanie nad autem. Podnosiliśmy na tym poprzecznym drążku samochód, on wracał na swoją pozycję i na parę kilometrów na dojechanie wystarczał. No jakoś te próby kolejne kończyliśmy, ale konstruktorom oczywiście nie dawałem spokoju i było 8 generacji tego drążka. Wreszcie panowie się zdenerwowali, naprawdę go przewymiarowali, wydawałoby się, i tylko ta wersja została w produkcji jako już niezawodna. Czyli jednak z tego wniosek, że nie można do badań sprzętu, obojętne czy to dla wojska, czy no sprzęt wozi ludzi, a więc bezpieczeństwo i prawda, zapewnienie bezpieczeństwa jest tak samo ważne, czy to jest w mundurze człowiek, czy w cywilnych ciuchach. No. I wyszło, że jednak przez sport osiąga się znakomite rezultaty sprawdzania konstrukcji. No, podobnie było z brodzeniem pojazdu. On miał tamte 0,6 metra. Dobrze, ale 0,6 metra, jak wjeżdżam pomalutku, to jest jedno, a jak wjeżdżam szybko, to jest zupełnie inny przebieg zjawiska. Mianowicie, w zawodach sportowych nie jeździ się wolno. Wobec tego w wodę się wjeżdża z olbrzymim rozmachem i jest coś tak jak małe zderzenie z tą wodą, wytrącenie prędkości pojazdu bardzo szybkie, fala ta przechodzi przez maskę i musi gdzieś być ujęcie powietrza. Więc skonstruował Pimot, uzgodniliśmy i naszą propozycję, że ta czerpnia powietrza była u góry, po prostu wysoko, prawda, od strony prawej, nie od strony kierowcy, żeby mu nie zabierać widoczności. I to się bardzo sprawdzało i to weszło na stan. Mało, ponieważ warunki taktyczno-techniczne, te, które ja dostałem, to były nie do spełnienia. Właściwie ujemna temperatura to chyba była, nie wiem, czy do, chyba do minus 70, co było bzdurą. Temperatura znowu górna też, jakaś abstrakcja. Wobec tego, jak wziąłem Honkera do siebie do badań, to pierwsza rzecz napisałem ostre, dosyć i wyraźnie stanowcze pismo do głównego inspektora, prawda, techniki w Wojsku Polskim. Od razu z propozycją, żeby nie było dyskusji, co ten pojazd może spełnić. No i tam było minus 40 i temperatura plusowa plus 50, co już powiedzmy szczerze, ten zakres absolutnie wystarczał. Ale jak to sprawdzić? No to uruchomiliśmy w Wojskowej Akademii Technicznej komorę niskich temperatur. I zaczęliśmy bardzo uczciwie, od zera. I auto ma rozruch, pomiar stoperem, prawda, jak ten rozruch przebiega. Wolno było, akumulatory wolno było wyjąć, bo przecież tak każdy zrobi, jakby był na Syberii na przykład, żeby jednak uruchomić motor, to bez problemu można akumulator jednak wyjąć i mieć w cieple. Czyli tam w tej komorze niskich temperatur były wnoszone akumulatory. Były dwa zestawy, jeden się ładował i grzał, a drugi był wynoszony, już przygotowany i był rozruch. Natomiast od minus już 20 paru stopni zaczęły się małe problemy. No to opracowaliśmy metodę, że rozcieńczamy z literatury rosyjskiej, radzieckiej, ściśle mówiąc w tym czasie, że wtedy była niestety benzyna, prawda, no, bezołowiowej w zasadzie nie było, etylina.
W związku z tym kupowaliśmy benzynę taką, czy w aptece, czy w sklepie chemicznym i litr benzyny można wlać spokojnie do miski olejowej, silnik chodzi, aż to się wpompuje ze 3 minuty, wpompuje w panewki już ta żadzizna i się go gasi. I rano przystępując już na wychłodzonym, prawda, motorze, akumulatorze, znaczy akumulator był ciepły, przystępuje się do rozruchu, to rozruch naprawdę odbywa się bezproblemowo. Tylko jest jedna rzecz, on musi pierwsze te 5 czy 7 minut pochodzić na prawie takim podwyższonym biegu jałowym, tak powiedzmy, żeby te pierwsze odparowanie, bo przecież jest tak zwana odma, która wysysa, prawda, te opary. Po godzinie, czyli delikatna jazda, ewentualnie gdyby była, to musiałaby być delikatna, ale po godzinie ślad tej benzyny z oleju znika zupełnie. To przeczytałem w jakiejś rosyjskiej książce i to żeśmy wprowadzili do instrukcji obsługi. Natomiast w tej komorze niskich temperatur żeśmy się bawili bez tej benzyny, natomiast w tych warunkach, jaka będzie po prostu w wojsku. Na tych olejach, na których miał jeździć i tylko akumulatory były ciepłe. Jak się problemy zaczęły, to wprowadziliśmy ułatwienie poprzez korbę rozruchową. Dla ścisłości dodam, bo właściwie chyba tego nie powiedziałem, że to jeszcze były silniki benzynowe z Fiata 1500. No taki był Honker pierwszy, prawda? W związku z tym dorobiony był z przodu zaczep do korby. I trzeba było, stworzyliśmy to się samorzutnie, jakoś nam udało wypracować, że stworzyliśmy taką recepturę. Kręcisz tak długo korbą, aż nie zgaśnie kontrolka ciśnienia oleju. I nie było to głupie. Znaczy system smarowania, cały układ, te wszystkie rureczki do głowicy, wszystko jest napełnione olejem. No to przystępuje do rozruchu, prawda? A ciepłe akumulatory nieźle mogły kręcić. W związku z tym ten rozruch się tam odbywał kolejno, znowu te 2 stopnie do minus 30 chyba 2 czy 4 stopni, ale potem już trzeba było zacząć te środki pomocnicze. I ze środkami pomocniczymi, co już powiedziałem, te rozcieńczanie oleju i posługiwanie się troszkę dotryskiem, prawda, tym samostartem, bo taki był wtedy wyrób na rynku, który no, łatwo parował, to silnik był w stanie do minus 40 uruchomić. I ta dość pracochłonna metoda jednak była dokładnie opisana i jednak no, gwarantowała skuteczne uruchomienie silnika. W każdych warunkach do minus 40. W temperaturach wyższych powiem szczerze, że trochę nie było gdzie. Na poligonie bywało i 37 stopni, tak? 37 stopni. Wysokie temperatury były dosyć wtedy. I jak przebiegały próby? To znowu ciekawa rzecz. No to przyczepa, żeby miał ciężej. I okazało się, że w ciężkim piachu, na którym osobiście jeździłem, żeby już wszystko wiedzieć, to te skręty się no, odbywały w ten sposób, że auto dziwnie pokonywało je łatwo, bo nie mogło być za ciasno, nie można było jakoś zrobić, żeby ten piach przed sobą pchać. Wobec tego po odłączeniu przyczepy wyszło, że to się całkiem ładnie da ten opór sztucznie wywoływać i ten silnik pracował pod pewnym obciążeniem. Ponieważ trzeba było notować temperatury i w skrzyni biegu, były termopary tak zwane wtedy, prawda? I w silniku, i na górze, i na dole, to każdy z badających, a było to jeszcze 6 osób, przymocowanych, leżących w Honkerze, który jeździł po nierównościach no, piaszczystych, trząsło jak jasna cholera. Ci biedni ludzie no, tylko patrzyli, żeby gdzieś sobie oka nie wybić i szczęki nie rozwalić i zapisywali te temperatury. No. No, trzeba to trzeba i żeśmy zrobili skutecznie takie badania, prawda? No i okazało się, że po dodaniu, bo wyszło, że trzeba dodać chłodnicę oleju. I była chłodnica oleju przed chłodnicą tą dużą, bo też żeśmy osiągnęli. Pierwsza chłodnica od razu odpadła, ta chłodnica wody. Potem już była lekko nawet przewymiarowana, że to się spisuje bardzo ładnie z tą chłodniczką oleju.
Także wiele, wiele zmian, jak się uczciwie bada samochód i podchodzi nie, żeby przełożeni byli zadowoleni, tylko żeby odsłonić całą nagą, bezlitosną prawdę, to ta prawda się okazuje czasami naprawdę taka, że bez chęci współpracy konstruktorów, badaczy i producentów to by nie wyszło. I powiem szczerze, że ten triumvirat zawarty wydawał pięknie i pracowaliśmy w Pimocie albo w Sulejówku, a czasami do Poznania, żeby tak było rozłożone to. I tu taka mała przygoda. Wiadomo było, że jednak niektóre instytucje i słynny dyrektor Jaszczyński, partyjny, prawda, stalinowiec, zaostrzył środki bezpieczeństwa, że jak ja tam wjeżdżałem Honkerem, to mnie jeden z tych cieciów powiedział: Panie Kobyliński, pan tak jeździ, a ja nie wiem, czy pan czegoś nie wywozi. To ja mu powiedziałem: spieprzaj, dziadu, też. Chociaż nie wiedziałem, że powiem to samo, co ktoś powie, a nie mieliśmy kontaktu na całe szczęście z tymi panami. I nie, moja noga do Pimotu nie wjedzie, dopóki się nie zmieni. I ten triumvirat, ta trójstronna komisja, spotykaliśmy się w kawiarniach. Panowie mnie zrozumieli. I w Warszawie, no stać było na kawę z ciastkiem, nie było to takie drogie. I te 2-3 godziny siedzieliśmy, wymienialiśmy myśli w kawiarni. Także w każdych warunkach, jak się chce i ma dobrych współpracowników i dobrych partnerów, to wszystko można zrobić. Czyli tak trochę reasumując, przerobiony głęboko, prawda, układ chłodzenia, układ olejowy, zawieszenie też, bo jeszcze muszę powiedzieć, że on dobijał, więc trzeba było teraz kształt resorów zmienić, prawda, żeby ten skok dynamiczny. Określiliśmy dokąd, kilka prób, kilkanaście prób zderzaków gumowych, od kiedy on ma zrobić tą progresję. Dobrze dobranych i powiem szczerze, że auto się nie bało szybkiej jazdy naprawdę w nierównościach, że po prostu decydowała odporność kierowcy, a nie zawieszenia nawet można powiedzieć. Także no, przygoda w życiu była piękna, bo wszystko po kolei trzeba było poprawiać i była chęć pracy. Również byłem, to już przez producenta trochę, atakowany o to, a no słuchaj, tam jest dużo schowków, czy muszą być te klapki zewnętrzne, bo to kłódeczki. I powiem szczerze, kierowca miał, biorąc auto, chyba z 32 kluczyki, przez to się można podwójne, to się można pogubić, bo do każdej kłódeczki był inny. Więc mieli się postarać, żeby zunifikować kluczyk, ale to się, jak się dowiedziałem, nie dało, więc część tych skrytek żeśmy wyeliminowali na tej drodze, że było wejście od środka do tych skrytek, prawda, od nadwozia. Ale które też, powiedzmy sobie szczerze, nie było zamykane, przecież to była plandeka, prawda, więc to też niewiele dawało. No, ale troszkę jednak chyba coś dało, bo jednak co innego włamać się do auta, co innego, prawda, no, nieszczerzony taką klapeczkę, to na dziecko będzie szło i będzie chciało otworzyć. Także no, technologia nadwozia ulegała ciągle jakiejś poprawie i elektroforeza potem była w Poznaniu, że ono naprawdę było bardzo odporne na korozję, że mnie się wydaje, że w summa summarum już ten pojazd wyjechał na prostą i już był coś warty. I potwierdzały to te zawody sportowe, w których startowałem prawie 10 lat, prawda? Oczywiście te pierwsze 2 lata przejściowe, co mówiłem, że to nie jest tytuł mistrza Polski, to jeszcze Honker wygrywał swoją klasę. Ale panowie na tych lekkich samochodzikach nauczyli się jeździć już do mistrzostw Polski. Honker w swojej klasie do 1600 nie miał szans, bo był ciężki, długi, prawda? Ale pamiętam pierwsze zawody, to było, kiedy jeszcze wygrywałem te o Puchar Prezesa, to tak to podchodzili, co ten autobus tu robi, a dopiero jak przegrali z tym autobusem, to nabierali takiego lekkiego szacunku przez te 2 lata. No, a potem to już jeździłem jako obserwator i ten sport samochodów terenowych wyszedł naprawdę na prostą. Ludzie robili różne prototypy, prawda, i naprawdę szybkie maszyny i Willisy ulepszone z większą mocą i cała seria zwycięstw zawodnika
lekarza, Trela miał na nazwisko, prawda, znakomity lekarz, ale znakomicie jeździł i na tym swoim Willisie był nie do pokonania przez wszystkich przez wiele, wiele lat. Bardzo istotne pytanie, ponieważ ja skończyłem opowieść moją na silniku z 1500 z polskiego Fiata. Nie trudno chyba się domyśleć, że te osiągi dynamiczne były niewielkie. 10 osób na ten silniczek, no, ale trzeba było, to zrobiliśmy. Nawet robiliśmy, jeszcze nim przejdę dalej, to powiem, były benzyny jeszcze tak zwana niebieska i żółta, że z tą niebieską różnie bywało, a to był silnik na niebieską, że wykonaliśmy zmiany w denku tłoka, odprężony silnik jeździł na niebieską i taka odmiana też była. Ale szukałem silnika, a była Andoria w Andrychowie i powiem szczerze tak, pojechałem, bo ze wszystkimi mi się, kooperując z różnymi firmami, dobrze rozmawiało. Pojechałem do Andorii, a potraktowali mnie zaraz, zaraz, a na piśmie pan ma, a to nie pan z Instytutu, z Sulejówka, tylko to musi poznać. Ja mówię, proszę pana, jak rozmawiamy o badaniach, to nie musi. To wam powinno zależeć, bo znajdziecie odbiorcę, prawda? A już tylko tak za bardzo ten silnik wzięcia nie miał. No nie, no to nie, to do widzenia. Pan inżynier Fryś, główny konstruktor, to i wiem jedno, że ponieważ jednak czułem potrzebę diesla, to kupiłem w Bomisie taką Andorię. Dorobiliśmy mocowania, zabudowaliśmy kosztem no jakby własnej naszej pracy i naszej jakiejś tam ingerencji. Ładnie to się udało na tych poduszkach już specjalnych i ta Andoria jeździła. I razem z badaniami serii próbnej opracowaliśmy jeszcze jeden tom badań Honkera z silnikiem wysokoprężnym. I przyjechał po odbiór pan Fryś. No i to mu przytarłem nosa. Nie mówiłem żaden panie inżynierze, panie dyrektorze, tylko panie Fryś, wie pan co, ma pan dobre wyniki. I to z Bomisu silnik, bo pan nie chciał dać, czy sprzedać nawet. Proszę, jest do pana sprawozdanie, jest pan wolny, do widzenia panu. No i pan Fryś pojechał. I zaczęły się prace nad Andorią, już takie przemysłowe, prawda? Ale może dlatego, że te elity chciały jeździć na zachód, prawda? Upatrzyli włoski silnik. No oczywiście, że lepszy. Ja widziałem szansę dla naszej Andorii, którą można było odchudzić. Ona ważyła te 240 kg w stanie suchym, trochę za dużo. Ale no miałem wersję, ale już trochę wiało zachodem, prawda, chęcią nowoczesności. Mnie się nie bardzo zgadzało zawieszenie na jeszcze prymitywnych resorach i super, prawda, wyuzdanej technologii produkowany silnik włoski. No ale tak poleciało, panowie jeździli do Włoch, byli bardzo zadowoleni i w końcu Honker był z dieslem. Tak było takie przejście silnika benzynowego, który no, niektórzy się za głowę łapali. Ale to jeszcze właśnie ciekawa sprawa, dodam. Produkcja socjalistyczna, wiemy jaka była. Jak ja dostawałem Honkera z silnikiem, to myśmy wyciągali wszystko z tego silnika, tłoki, wszystko. Po sklepach jeździliśmy, bo były jednak części, drogie, bo drogie, ale były. Tłoki były wyważane, pierścienie dobierane, żeby te luzy na zamkach były właściwe. Tłoki co do grama, korbowody na dwóch wagach kładzione, żeby stopka, prawda, i główka zgadzały się proporcje jednakowo. I ten silnik tak zrobiony i na panewkach, i nawet trzeba to woziliśmy wał korbowy do Warszawy, do szlifierza i robiliśmy nadwymiar od razu. I taki silnik, mówiąc szczerze, obciążenie było wielkie, bo lekko nie było na badaniach, za chwilkę o tym jeszcze dwa słowa powiem. Taki silnik, już ostatnie te 5000, to już było widać, że to już nie jest silnik jak gruchot, ale nawet leciutko złagadzaliśmy mu już badania, znaczy jeździł rozgrzany, ale dojeżdżał 50 000, widać było, że ten silnik już właściwie był nieżywy. Także doprowadzaliśmy do tych 50 000 zgodnie z wymaganiami warunków taktyczno-technicznych, ale
ale to już było wszystko, co ten biedny silnik mógł. A natomiast diesle nie było problemów, prawda? Także tak spreparowany silnik, zgodnie wyprodukowany, jakby no, skręcony zgodnie z wymaganiami technicznymi, które na seryjnej produkcji to były daleko od tych wymagań, to przy naszej pomocy ten silnik jakoś wydawał. Ale dieselek się złapał i naprawdę piękna charakterystyka. Może jeszcze dodam taką rzecz, że patrzyłem również, jak tam temperatury nagrzewania się nie tylko silnika, ale mostów napędowych i też i biegów. Otóż, bo jak auto jedzie na próby, a musiał mieć próby okresowe co 10 tysięcy, to często temperatura była lekko poniżej zera, to mnie interesowały, jak dobrze zagrzać. No to silnik musiał nie żadne 10, tylko 40 km musiał ostro przejechać i dopiero stawał na próbę, ale mnie interesował jeszcze, robiliśmy ogrzewanie mostów, czyli takie koszulki, prawda, z filcu i z ochronnej jakiejś gumy nakładaliśmy na główki mostów. Otóż pomiary wykazały, że jak było minus 20 parę stopni i on jedzie na nagrzanie się, to przedni most się w ogóle nie był w stanie nagrzać. Dlatego, że brał ten cały wiatr na siebie i mu to nic nie dawało, tylny tak. No takie ciekawostki wychodziły, no i taki stawał na pomiary. Ale mówiąc krótko, żeby doprowadzić do stanu gotowości produkcyjnej każdy model samochodu, to musi być grupa fanatyków, których wszystko interesuje i ta współpraca konstruktora, badacza i wykonawcy zapięta na ostatni guzik, prawda? To... Chcę pana jeszcze jedną rzecz, bo silniki były seryjne, fiatowskie, mosty też były żukowskie, tak. Ale nigdy nie mieliśmy żadnych doświadczeń w konstrukcji układu przeniesienia napędu na cztery koła, skrzyni redukcyjnej. Jak to się sprawdzało? Bo to był wynalazek pierwszy po wojnie, jaki de facto zaistniał. O tak, znów dotknął pan bardzo istotnego tematu, nie powiedziałem o tym. Mianowicie ten układ stałego napędu, gdzie był mechanizm różnicowy, tak zwany dyferencjał, w skrzyni rozdzielczej i tam nie było możliwości odłączenia czy tam włączenia przodu, tylko ten samochód był napędzany na dwie osie, czyli na cztery koła. Było to podyktowane może nie tyle chęcią jakiejś stabilizacji ruchu, co wytrzymałością półosi i wałów napędowych, żeby ten cały moment napędowy nie szedł tylko na jeden most. Ale to się w praktyce sprawdziło niesamowicie, bo samochód był bezpieczny w prowadzeniu. No dwa razy mniejsza siła wzdłużna na kole, czyli im mniejsza wzdłużna, tym większa poprzeczna stabilizująca auto w ruchu, prawda? W każdym razie byłem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania i jak potem był zakus, że my tu możemy takie zakusy tu zrobić, żeby było tak jak w UAZie, że my będziemy włączać, to się absolutnie sprzeciwiłem. Profesor, dyrektor Instytutu, profesor Janecki też mnie poparł i obroniliśmy tą wersję, bo była jeszcze jedna rzecz. Żołnierz, kierowca, żołnierz, to jest istota mało doświadczona. On jak wyjedzie samochodem, to dopiero jak go zarzuci, to on stwierdzi, ojej, jest ślisko, prawda? Nim włączy przedni napęd, to będzie już w rowie. Mało, włączy ten napęd, to ma zblokowany tył z przodu, bo nie ma mechanizmu środkowego różnicowego. Wobec tego na zakrętach będą intensywne poślizgi, to nie jest bezpieczne. A ten nasz samochód jednak jeździł bardzo bezpiecznie, bo te obroty przedniego i tylnego mostu były wyrównane przez układ, prawda, mechanizmu różnicowego. Jak tyle odjął na jednym wałku przednim, to tyle, znaczy odjął z tylnego, to tyle dodał na przedni, bo on dłuższą drogą jedzie. Podobnie jak koło zewnętrzne i wewnętrzne. Także ten samochód miał jedną jeszcze zaletę, że doskonale i bezpiecznie prowadził się na śliskim. No i jeszcze może dodam na pana pytanie taką informację, że tak się złożyło, że ten mechanizm różnicowy i skrzynia rozdzielcza sprawowały się znakomicie. Aczkolwiek tu no, trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Skrzynia rozdzielcza to ma skok przełożenia nie taki jak między drugim a trzecim biegiem przykładowo, tylko olbrzymi. Wobec tego absolutnie nie było możliwe i słusznie to było w wymogach przełączanie biegu zredukowanego z szosy na teren
w czasie jazdy. Te synchronizatory były, ale one były tylko, żeby no, skompensować małe różnice jakieś, prawda, bo silnik jednak nie jest gaszony, któryś tam te bałek się kręci. I one przy tym spełnianiu tego założenia, że staję albo jadę ten nie szybciej niż te 5-7 na godzinę, to przełączam. Natomiast i bardzo skutecznie nic się nie dzieje. I ta konstrukcja skrzyni rozdzielczej kadłub z lekkiego stopu, bardzo udana konstrukcja, sprawowała się dobrze, a ja z kolei nauczyłem się, że do tych 40 na godzinę w ruchu, ale tego nie mówiłem nikomu, prawda, i broń Boże nie pisałem w sprawozdaniu. Bezbłędnie, jak wyczuwałem obroty i prędkość, motorajdy mnie tego nauczyły. To niepotrzebna była nadmiar synchronizacji i to robiłem. I powiem szczerze, że raz się odegrałem na konstrukcji, prawda, angielskiej, willisowskiej, to nawet amerykańska, prawda, że były zawody. A który to tego? Tylko ja już wiedziałem, był teren i potem była na mrozie wszystko. I była odcinek drogi prostej. I teraz wiedziałem jedno, że jak Honker ma wygrać, to w terenie się tak trzymałem mniej więcej równo. A na prostej ja umiałem przełączyć na szybki bieg w ruchu. Tych do 40 już miałem szosę i nie było mowy. Te auto, co tam było troszeczkę z przodu, to musiało przegrać. Także, ale to taką śmiesznostkę mówię, ciekawostkę, że do każdego zadania można dobrać dobrą recepturę. Tak, może zacznę krótki temat od spadochronu. Jak wziąłem serię próbną do badań, odbył się taki lot, Justynia Błędowska, samolot czeka na pogodę, to ja powiedziałem od razu, nie jadę, bo nie mam czasu. Zobaczę sobie film, co to, co ja jako inżynier zobaczę sylwetkę samochodu i spadający kontenerek. Wysłałem przedstawiciela, ja nie miałem na to czasu, ale na filmie wiem dobrze i no jakby sprostał, ta operacja była w stanie sprostać wymogom warunków WTT, że z tej skrzynki zapakowanej dał się złożyć, odjechał w regulaminowym czasie, tam chyba 2 godzin, ale nie jestem tego pewny i wszystko było dobrze. Natomiast to by było o zrzucie na spadochronie, a pytał pan jeszcze o wesel lotniskowiec, już mówię, tak, to już mówię. Została źle zaprojektowana przełożenie między kątem, bo lotniskowiec oznaczał się tym, że kąt skrętu, no, skręcam również kołami, żeby między tylnymi, żeby między samolotami. Ale nie można tego było odzwierciedlić, to był błąd w skali 1:1. Bo jeżeli koła tylne skręcają się tyle, co koła przednie, to samochód jest tak niestabilny w czasie jazdy na wprost, że powyżej 8 na godzinę już jest go ciężko utrzymać. Zabić się można. A jak nie musiałem mieć samolotu, żeby wyznaczyć sobie trasę ruchu, te skręty, to 1/3 kąta skrętu tylnej osi wystarczała, żeby sprostać temu zadaniu. Czyli należałoby, ale to nie zostało już chyba doprowadzone do końca. Natomiast ja to wykorzystałem, tą ideę, do sportowej jazdy. Bo zrobiłem tam kilka procent z tyłu, 4 czy 5%, tak dobrałem długość, prawda, jednego z drążków i Honker zrobił się jakby był króciutki i sterowny pięknie. I to bardzo pomogło, ten skręt z tyłu, taka lekka nadsterowność, oczywiście tylko do celów sportowych. To nie przeszło jak żadnych badań homologacyjnych, ale wersja była i sprawdzała się w zawodach sportowych. I tu może 2 słowa jeszcze. Była znakomicie zorganizowana właśnie eliminację do mistrzostw Polski samochodów terenowych. I teraz wrócę do tego, od czego zacząłem, że po tych 2 latach o Puchar Prezesa odbywały się przez kilka lat eliminacje, które prowadził i Poznań, prawda, i Warszawa 2 czy 3-krotnie, bo jeszcze był klub rzemieślnik, prawda, i na terenie Wojskowego Instytutu, na poligonie i w szeregu innych ośrodkach te eliminacje do mistrzostw Polski, których było 5. I
Tarpan sobie świetnie właśnie w tej wersji radził, że nie było problemu, że no długi czy coś i nie skręci. Skręcał, bo ten tył go do tego pobudzał. I jeszcze pan redaktor pytał. O wersje pochodne. Czy pochodne, to... już mówię, sanitarka. Sanitarka. Sanitarka, tak. I tu był pewien problem, bo były tam podane wartości przyspieszeń, żeby ranny, chory i tak dalej nie cierpiał za bardzo. Ale nie dało się zrobić auta, które by spełniało wymogi terenowe. Co z tego, że będzie mięciutki, komfortowy, jak nie dojedzie do tego chorego, prawda? Na resorach nie byłoby szans. Przeszła badania w tym zmienionym, ocena według zmienionego WTT, przeszła badania, ale na te czworonoszy, dwa poziomy, ale w każdym razie to było tylko do wywiezienia z pola walki chorego, rannego, natomiast potem powinien go być te nosze przełożone do bardziej humanitarnego w tym względzie samochodu. Ale ta wersja była sprawdzona i wszystko wydawało, aczkolwiek te drgania poprzeczne tej wersji były bardzo jakby trudne do okiełznania, bo ten moment bezwładności tego nadwozia, ten wysoko położony środek ciężkości tego pojazdu z obciążonymi noszami, to sprawiał kłopoty. No ale jakoś tam takie końcowe rozwiązanie, które już satysfakcjonowało wszystkich, żeśmy dopracowali. Może jeszcze dodam, że dzieliliśmy się pewnymi właśnie specjalizacjami. I Poznań miał znajomości jako, no, samo, jako wytwórnia rolniczego pojazdu z ośrodkiem badań na Podkarpaciu pojazdów traktorów. I każdy z nas wymyślał, PIMOT wymyślił jedną próbę na bezpieczeństwo w ekstremalnych sytuacjach, Poznań drugą i Instytut w Sulejówku trzecią. Może zacznę od tej trzeciej. Mnie wpadła w rękę do oceny taka norma, że jak samochód, ale osobowy, jest z pochylni, inaczej, z pochylni powiedzmy, przechylana poprzecznie, to powinien, jak spada z tego, wytrzymać, że przestrzeń przeżycia zostaje nienaruszona. I ta próba odnośnie Honkera to wyglądała tragicznie, bo ten pojazd nie dało się, że on trzymając jeszcze część ciężaru na kołach tych jednej strony uderzał, tylko spadał cały i leciał. To nie miał szans. I to była jedyna próba, którą przeszedł negatywnie, ale dla samochodów osobowych, więc mieliśmy prawo jej nie wziąć pod uwagę. Natomiast PIMOT zastosował próbę kładzenia na dachu. I nie przypuszczałem, że jednak obciążenie własne tak mocno ten dach pracuje. Ale przeszedł tą próbę. Trzeszczało wszystko. Widać było, że to trzeba jednak potem jakieś zabiegi konserwacyjne zrobić, żeby tam ta korozja, coś tam lekko pękało. Ale próbę znosił. Nie wiedziałem, że pod własnym ciężarem tak jednak ten dach jest ciężko, prawda, no, ciężko obciążony. Natomiast jeszcze było tak zwane wahadło, które musiało uderzyć w PIMOCie, w tą kabinę i też przeszło to pozytywnie, chociaż już strefa przeżycia tak, ale wyraźne było uderzenie. Ale najciekawszą Poznań próbę, bo miał znajomości w tym ośrodku rolniczym, na pochyłości już nie pamiętam ile, no nie 45 stopni, ale 30 chyba 5 stopni, więc spora, to już jest taka przepaść. Stało auto równolegle do tego, dojeżdżał ciągnik z określoną prędkością i walił w tego Honkera, że on się przewracał i było ciekawe tylko, czy zrobi kozły na dół, czy nie. I zachował się wspaniale. Przewrócił się na bok i śliznął się i stanął. Poślizgnął się troszeczkę i z tego są filmy. I nie kręcił. Czyli znowu wyszło, że jest w miarę jak na te warunki bezpieczny. Spełnił ten wymóg. Nie było koziołkowania się. A ten stok był naprawdę stromy. Także po tym, co powiedziałem, to już naprawdę widać, żeśmy od wszystkich możliwych stron, prawda, atakowali ten samochód, żeby spełniał warunki wszelkie, jakie może w wojsku zapewnić.
bo TBR, ja nie zostałem w ten temat włączony. Natomiast myślałem, że pan powie, że była odmiana krótka tak zwana, która też nie przeszła badań poligonowych i takie trochę to było brzydkie kaczątko. Brakowało proporcji, czuję, że po badaniach, no, jak bazował na tym głównym modelu, prawda, dla 10 osób, to byłby generalnie mocny, ale być może, że w zawieszeniu należałoby coś poprawić, ale to o tych pochodnych wersjach już o tamtym to nie powiem, bo nie był, prawda, to tak. Ale mieliśmy, jeszcze jedną rzecz dodam, były badania, była podkomisja, która się zbierała, opiniowała to też i no, ja i dyrektor Kowalski wtedy z Poznania, bardzo zaangażowany dyrektor techniczny w to, no, broniliśmy tego samochodu, ale z uznaniem mówili o naszej pracy, prawda? Natomiast, no co jeszcze, z takich życiowych spraw może powiem, że ponieważ badania w Sulejówku były jednak prowadzone bardzo intensywnie, trzeba było jednak dużo przyrządów, dużo pracowni, to były straszne pieniądze. I ja jeżdżąc do Poznania i uzgadniając kosztorysy, no, musiałem się bawić w lekką nadinterpretację tego wszystkiego. I tak jechałem, pamiętam, pociągiem i dyrektor ekonomiczny, późniejszy wicepremier, wysłał takiego specjalistę od cięcia kosztów. Ale ja już byłem przygotowany. Rozmawiając z tym panem, powiedziałem, ukryłem te moje wydatki w rzeczy nieodzowne i wiedziałem, że to mi wystarczy. Ale dałem takich kilka na odstrzał pozycji. I mówię, panie inżynierze, wie pan, no przyznam się panu, dałem tutaj tą pozycję, żeby nam było lżej, bo może być niska temperatura, to jakieś zakupy strojów ochronnych i może jedno auto dobrze ogrzewane produkcji radzieckiej. Nie skreślam. Podobnie drugi tego, nie skreślam. Skreślił mi 5 pozycji, był zadowolony, że tyle urwał, a ja jestem zadowolony, że go oszukałem, że będziemy mieli dotąd, prawda, na wszystkie nasze próby pieniądze. No. I powiem szczerze, że ten zastępca, już nie pamiętam jak się nazywał, szefa no, badań, znaczy ekonomii całego instytutu, kosztorysów, to nazwał mnie artystą. No. Ja mówię, no dobrze, to może powinienem innym zawodem się zająć, oszukiwaniu ludzi na pieniądze. No, tak śmiesznie, ale obroniłem piękny na rok, prawda, program badań i były finanse. Że tą pasję to tworzyło i to zaufanie i ta wymiana myśli, bardzo potrzebna między inżynierami, to tworzyło nie tylko nasza praca zawodowa, ale właśnie te mistrzostwa terenowe, tych samochodów terenowych i ta konkurencja. Bośmy się spotykali wieczorami, były zawody, prawda? Potem rajd Jelcza, w który Honker wygrał. Ja wygrałem klasę w rajdzie Jelcza. To był tak ciężki rajd, że jak była meta we Wrocławiu, to już mi się zapalił. Ja dojechałem na metę już, a z tyłu z gaśnicą już było, no, dosłownie rozpadającym się autem. I podam jeszcze taką rzecz, że już poza wynikami sportowymi organizator przewidział jeszcze taką próbę zrywu i hamowania, nieobligatoryjną, z prośbą, żeby to były te samochody. Ja wycofałem Honkera, bo już bałem się, że się zapali, że jest niebezpieczny i wystartowałem sobie takim seryjnym Honkerem, ale to już części panom się nie podobało, że nie tym, ale to jest, była próba pozasportowa, prawda? Ale wygranie klasy w rajdzie Jelcza bardzo jakby no, pomogło chyba Honkerowi, bo jednak no, były próby bardzo trudne. Powiem szczerze, że najtrudniejszą rzecz, bo to był silnik, jednak to jeszcze ta faza badań, że od Fiata, zapewnić pracę świecą, żeby tam te gniazda głębokie, tam wchodziła woda. I no to był dobry system, wydawało się, że uszczelnijmy je towotem tak zwanym, tym stałym smarem. To świeca się przegrzewała i silnik wypadały zapłony. I nie było metody jakiejś osłonowej, skutecznej, żeśmy tam różne cuda zawieszali, jakieś tarczki, to, ale do końca jednak zawsze była taka, że z tą mocą ja walczyłem, żeby jednak, no ale to już jest temat nieaktualny, ponieważ no, silnik od 125P nie ma tam racji bytu, a diesel by się tego nie bał, prawda? To jeszcze raz przypomnijmy sobie, tu męska decyzja i Poznania, i Pimotu,
że przewidziane egzemplarze do serii próbnej, które jak trafiły w moje ręce, poszły do pocięcia i uznane za przedprototypy, że były zrobione zupełnie inne. I wtedy, jak to już miało ręce i nogi, to już nie było nadmiernej ilości. I ja się starałem zawsze mieć o jeden czy dwa tarpany więcej, zachowane czy z poprzednich badań, czy wycyganione w jakiś sposób, pożyczony. Także w zasadzie jeździły dwa w Sulejówku i dwa takie same, czyli dochodzenie do produkcji seryjnej było na czterech autach. Ale to wspomagane były na zaopatrzenie jeszcze takimi, gdzie były uboczne temaciki jeszcze, prawda, rozwiązywane, ale takie trochę ukryte na takich no, półlegalnych samochodach, nazwijmy. Takie samochody się pojawiły, ale szybko zniknęły w dowództwie wojsk samochodowych, prawda. Mało, niewiele by to dało, bo to były zupełnie inne konstrukcje i nie było punktu jakiegoś przeniesienia, no nie było. Więc ja nawet się nie upierałem, pojeździłem trochę tymi samochodami i widziałem, prawda, wielką troskę w oczach dowództwa wojskowego, żeby tego, bo to było wydarzenie, jakie miło. Może jeszcze jedną rzecz powiem, ten Sankyung, ja go pożyczałem, mam nawet zdjęć sporo, jako taki wzorzec. Wobec tego miałem próbne numery wojskowe, ale na U, prawda? Ale dawałem po tym, nie wiem czy legalnie, czy nie, jazda próbna. I to chyba ja jedyny w Polsce, co miał wojskowe czarne numery i pod spodem czerwone tablice jazda próbna. Dobrze. I tego Sankyunga brałem od poniedziałku do piątku, bo w piątek były polowania dla dygnitarzy partyjnych, prawda, i ten Sankyung był potrzebny. I ja kiedyś jadę sobie ulicą Waszyngtona do Sulejówka z Warszawy, coś załatwiałem i zatrzymuje mnie milicja. Ale bardzo grzecznie. I mówię jedno, ja pana bardzo przepraszam, ale ja ten samochód, a taki był jeden w Polsce, wczoraj widziałem na czerwonych numerach cywilnych, a teraz go widzę na wojskowych. Co się tu dzieje? No to mu łaskawie wytłumaczyłem, że dygnitarze jeżdżą w soboty i niedzielę, a my pracujemy, porównawcze badania robimy od poniedziałku do piątku, a rozumiem, ale był, że tak powiem, no dobrze patrzył na problem, miał prawo, się wcale nie obraziłem, spostrzegawczy człowiek, prawda, poznał to auto, miłośnik motoryzacji i go strasznie znudziło, jedzie na innych numerach, no a wczoraj na innych. No. Zapoznałem się, bo to było w tym czasie, co ja wspomniałem, że szukałem diesla, ale prawda, polskiej produkcji i oczywiście, że tak. I jakieś takie nawet sprawozdanie napisaliśmy. Nie, to już było, musiał nawet taki egzemplarz być, ale już nie przechodził pełnych badań, bo Poznań nie zrobił, prawda? I dał nam sprawozdanie, więc myśmy takie kontrolne, weryfikacyjne tylko zrobili. No moment napędowy z dołu, nie, no oczywiście, tylko że ubóstwo socjalistyczne w pewnym sensie no, skierowało na tą ścieżkę, prawda, Andorii. No, ale i tym bardziej, że badania wyszły obiecująco. Ale ta włoska konstrukcja, oczywiście lżejszy był znacznie i lepszą charakterystykę i to było świetne auto, no, świetne auto. Nas obowiązywało tylko porównawcze z UAZ-em, wszystko miało być. I powiem szczerze, no, nie pastwiłem się za bardzo, bo trzeba przyznać, że UAZ w wielu wypadkach był naprawdę nie do zdarcia autem. Potwornie mocny i prymitywnymi metodami, ale tam było jedno założenie, że jeżeli co nawali, to w każdej wsi u każdego kowala ja go naprawię, prawda? I to, ale trzeba przyznać, że był bardzo mocno skonstruowany, był potwornie silny samochód, odporny na wszystko i nam imponował nie nowoczesnością, ale tą straszliwą odpornością. Może ja dodam, że niedaleko ode mnie mieszkała taka rodzina, pan pracował, tego ojciec tego chłopaka, co był wielbicielem Honkera, i jako młody jeździł na te zawody, spał w ciężarówce, bo przecież ja woziłem wersję tę rajdową na skrzyni ładunkowej, prawda? A treningowe na przyczepie i taki zestaw jechał na zawody. To ten Marek spał w samochodach, ale zawsze chciał być. To powiem to, że tak polubił Honkera, że kupił prywatnie i ma. Pod Warszawą gdzieś sobie trzyma tego Honkera i od czasu do czasu pojeździ.
miałem, ponieważ wytargowałem, jak mówiłem, za każdym rokiem sporo godzin, to zatrudniałem konstruktora, który w biurze konstrukcyjnym w Sulejówku fajne rzeczy robił. I już byłem bliski, żeby skonstruować drążki, prawda, stabilizacyjne, panarda i zrobić sprężyny. No tylko tyle, że zmieniłem pracę, bo mnie Mazda Motor Poland, Japończycy pociągnęli i miałem styk już z nowoczesną techniką, 10 lat przed emeryturą jeszcze, prawda, znalazłem się w innym środowisku, w innym otoczeniu, w innej technice, ale no bardzo mi to pomogło. Ale te Honkery no w nadmiernej ilości nie jeździły, bo to był za ciężki samochód. Rok 1956, ja mam 21 lat i były nakazy pracy. Ja taki trochę rozpieszczony w domu, no nie jedynak, ale w każdym razie przyzwyczajony do wygód. Na Pradze 2 mieszkamy, wtedy plac Leńskiego, dzisiaj plac Halera. I idę na tą komisję i na żerań miałem blisko i taka w ideologii mojej, całe szczęście, że to nie wyszło, że myślę o na żeraniu, prawda. A ci panowie z komisji mi mówią, nie mamy nic w Warszawie, mamy pomy. To był taka skrót ten, ośrodków motoryzacyjnych tam, prawda? Tak, tak. Albo POM, albo jakiś tam FOM, czy coś inny był jeszcze. W województwie olsztyńskie, w województwie olsztyńskim i szkieleckim. No to tragedia. Tragedia poza domem i co ja tam będę robił? No. Bzdury jakieś. Ale dwóch wojskowych. A wojska się bałem jak jasna cholera. Nie mógłbym służyć wojsku, ale oni mi od razu powiedzieli, panie inżynierze, my do pana obronimy przed wojskiem, a nie weźmiemy. Są etaty cywilne. No to już się od razu... I 7 godzin do Sulejówka rekompensuje ta godzina te dojazdy. I powiem szczerze, że te wszystkie moje prace, inwencja i startowanie, to jest dzięki temu, że Sulejówek. Sulejówek mi pomógł wcześniej w rajdowych mistrzostwach Polski też, gdzie przygotowywałem polskie Fiaty do startów, prawda? Także tak mi było dobrze, że 35 lat wcale nie chciałem odejść i było dobrze. Udało mi się szybko zdobyć jakoś dzięki trochę wycyganieniu i znajomości pewnego dyrektora w FSO dostałem talon na 125P, 1300. I zdobyłem Mistrzostwo Warszawy w pierwszym podejściu, a właściwie 2 lata były na to przewidziane, ale punkty uciołały. No to w 73 roku wystartowałem już następnym Fiatem, kupionym już na giełdzie i wygrałem rajd rzeszowski i już się mną zainteresował PZMOT, już wszedłem do zawodników rekomendowanych, bo tak się nazywało, czyli dostawałem pieniądze za skończenie rajdu w Polsce z Automowi Klubu Warszawskiego, bo tak się wtedy nazywał na Nowym Świecie. Też dostawałem pieniądze, Sulejówek mnie pomagał, na delegacji wtedy byłem, że mogłem jakoś te rajdy ciągnąć i od 73 do 79, gdzie znów zdobyłem Mistrzostwo Polski, też światem. Ale żeby spełnić te wymagania i tam ileś tytułów wicemistrza też zdobyć, to miałem przez 9 lat niesamowite 19 pod rząd 125P. To jest chyba rekord polski też. 19 kolejno, czyli 2 rocznie. Ale powiem szczerze, jak mi się udało talon dostać jako rekomendowany drugi w roku, bo roku to miałem zapewnione, to na każdym aucie zarabiałem i dzięki temu mogłem jeździć w rajdach, bo przecież nie z pensji. Bo po pół roku, na przykład jak go kupiłem na talon, pół roku rajdów i przyszykowanie z powrotem tapicerki, wygładzenie, to jeszcze zarabiałem pieniądze. No taki był układ finansowy wtedy, prawda? Po tym nakazie pracy to po pierwsze musiałem się nauczyć trochę jeździć i były tak zwane budy. To nie była wielka pod kątem jakiegoś rozwoju inżyniera praca, ale zawsze, bo określało się, bo buda, no, pojazd sanitarny na gazie 63, bo ten 4x4, 61 to chyba Lublin produkował, 51, a 63 chyba tak się nazywał
to był uterenowiona wersja z przednim napędem. To te budy, tak się mówi, ja się uczyłem wtedy jeździć. Powiem szczerze, że ponieważ harmonijną miałem i dobrą współpracę, że i kierowcy mnie lubili, że ja parę takich bud wywaliłem. I przy zdawaniu zawsze miałem kłopoty, to pan tak badał, że to się aż tak nadwyrężyło, ale przerobiliśmy, macie opinię pozytywną. Ale no, nauczyć się jeździć, to trzeba jednak wywalać auta. Tego, no nie, no niestety. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Otóż to właśnie. Dobrze pan podsumował chyba naszą rozmowę. Że swoją pracę zaczął pan od Studebakera. Tak, dobrze pan mówi, ale to było co innego. Studebaker, no, jako adoptowany do polskich warunków, to tam trzeba było no, po prostu przestawić go na polskie materiały eksploatacyjne i chyba, bo już też mi się trochę to zatarło, tam nie była wielka praca, ale w każdym razie z rozruchem tam pewne rzeczy były, z pokonywaniem brodów, ale samochodzik był piękny, no, piękny wzorzec do naszych terenówek, potem przez Starów jeszcze 266 nie było, a to jest dla mnie dalej dziś udany samochód. Nie, też, ale i Star 266 też, tylko ciągle wyeliminujmy resory. Teoria mówi, że zawieszenie obarczone tarciem tym mechanicznym to jest niekorzystna cecha. Musi być hydrauliczne, czyli zamiana resoru na sprężynę eliminuje tarcie suche, tarcie te mechaniczne i wtedy zwiększa się tarcie hydrauliczne bardzo korzystne i osiągi samochodu. Może jeszcze ciekawostkę powiem, że WSW było dosyć, prawda, takie aktywne i stwierdzili jednak, ja jeździłem trochę za szybko, trochę trasy nie dopisano, coś, to, że ja dobrze z matematyki rozwiązuję, bo oni się uczyli, to za to pan mi rozwiąże to zadanie. No mówię, trochę się śpieszę, jak dam radę przez 7 minut, tego na ogół dawałem radę, rozwiązywałem zadanie, jechałem, ale nie, ja jedyny w Sulejówku, wymusiłem, że w rozkaz wyjazdu każdy dostawał na badane auto codziennie nowy i trasa. A ja dostawałem PRL, było napisane, i na cały tydzień. I twardą ręką wymusiłem i dostawałem PRL. I skończyło się jakieś dopisywanie i jakieś, prawda, proszenie, bo wypadło, że trzeba jechać, prawda, do Ostrowca Świętokrzyskiego na przykład, bo tam te blachy coś robili dla nas. A niedopisany, no bzdura, ja miałem PRL pisane i tydzień i mogłem robić co chciałem.